Nadchodzi czas, gdzie postanowicie podsumować wasze życie, waszą wiedzę, zdobyte doświadczenia, umiejętności. Przyjdzie do was taki pomysł, by tą wiedzę przekazać innym. To jest skryba. Bardzo mądry człowiek, który przekazuje swoją wiedzę innym. Nie musicie pisać książek, ale możecie tworzyć blogi, nagrywać podcasty. Zastanówcie się, czy coś potraficie, co mogłoby się przydać innym. Zastanówcie się, czy nie warto tego innym przekazać. Odwrócone dziecko w was. Jesteście zbyt poważni. Zbyt poważnie tutaj podchodzicie do tej swojej roli, do tych swoich przemyśleń. Zapomnieliście o tym wewnętrznym dziecku, o radości istnienia, radości działania. Karta obfitości. Tej obfitości wam nie zabraknie. Macie wszystko, czego wam trzeba. Stół jest pełen, pieniędzy wam nie braknie, niczego wam nie braknie. Ale pojawia się karta egoisty. Jakby w was zaświeciła się taka lampka w głowie, że coś potraficie, chcecie dzielić się tym z innymi, doszliście do tej obfitości. I niech inni was teraz podziwiają, ale nie do końca o to chodzi waszej duszy. Przekazujcie tę wiedzę innym, bo taki jest sens waszych doświadczeń, sens rozwoju globalnej świadomości. Inni wcale nie muszą was podziwiać. Przecież wam niczego nie brakuje, wszystko macie. Mistrz artystów w pozycji odwróconej. Jest to karta waszego zawodowego sukcesu, osobistego sukcesu. Wasze działania zostały zauważone. Inni was doceniają. Za waszą pracę wam płacą. Odwrócony mistrz artystów jest to doświadczony mistrz artystów, właśnie taki jak ten skryba. Popatrzcie na ten ogród z dziećmi. Na karcie pod spodem wy jesteście takim odwróconym, poważnym dzieckiem, ale waszym dzieciom zapewniacie bezpieczną sferę, by mogły się bawić, cieszyć życiem, uczyć, doświadczać rzeczywistości bez obaw, bez zmartwień. Jesteście bardzo dobrymi rodzicami. Serce piramidy. Bardzo ważna karta. Jest to karta jedności. Wyższy ja, dusza, ciało, ale nie są jednością. Jest to karta odwrócona, są rozplątane. Karta wskazuje na tą obfitość. Obok obfitości jest ego. Tam, gdzie jest ego, tam nie ma duszy. Jeżeli nie ma duszy, nie ma wyższego ja, jesteście rozplątani. Dopiero pozbycie się egoisty w sobie sprawi, że wasza dusza znajdzie się bliżej was. Otworzy wam to drogę do wyższego ja. Bez duszy, bez wyższego ja nie będziecie do końca spełnieni, pomimo tych wszystkich sukcesów w tym świecie. A wasza dusza ma dla was głębsze plany. Inicjacja. Wyższa istota duchowa was wybrała, byście przekazywali coś innym. Karta jest odwrócona. Czyli wasze umysły, to ego pod spodem, jeszcze blokuje wam drogę do duchowości, ale wy macie te zdolności.
Patrzcie, co jest na szczycie piramidy. To jest karta przyszłości. Boski uzdrowiciel, to wy jesteście boskim uzdrowicielem. Rozkład zakłada, że jednak połączycie się z duszą wyższym ja. Odblokujecie swoje umysły. Będziecie pracować z energią, uleczać innych. To jest wasza misja. Popatrzcie na tą piramidę. Sukcesy w świecie materii są tylko podstawą do waszego duchowego rozwoju i pracy dla innych. Dziękuję Tobie za subskrypcję, lajka i komentarz. To był przekaz dla Ciebie.